Cześć, witajcie! Dzisiaj filmik, który obiecywałam Wam już od bardzo, bardzo dawna, czyli o moim doświadczeniu w pracy w pięciogwiazdkowym hotelu w Australii, w Melbourne. Ja pracowałam w hotelu przez prawie 3 lata. Dostałam tę pracę, kiedy jeszcze studiowałam. Pracowałam w pięciogwiazdkowym hotelu w samym centrum Melbourne. To był hotel należący do chyba w tym momencie największej sieci hoteli. Przez pierwsze pół roku pracowałam w tym hotelu jako concierge, czyli parkowałam samochody, rezerwowałam restauracje, rekomendowałam różnego rodzaju atrakcje turystyczne, więc Melbourne poznałam od podszewki. Pracując jako concierge, ja parkowałam wszystkie możliwe samochody, jakie możecie sobie wyobrazić. Wiem, że na przykład dla wielu osób marzeniem jest poprowadzenie Tesli. Prowadziłam Tesle, prowadziłam Ferrari, Lamborghini, you name it. Ja to auto parkowałam w ogóle, co było dosyć zabawne, ponieważ ja mam moje australijskie prawo jazdy, mam wystawione na podstawie polskiego prawa jazdy, więc mam uprawnienia do prowadzenia manualnej skrzyni biegów, co w Australii jest dosyć nietypowe i bardzo niewiele osób ma prawo jazdy na manualną skrzynię biegów, więc zdarzało się, że byłam w ogóle jedyną osobą w całym hotelu, która mogła jakieś auto zaparkować. Pół roku pracy jako concierge dostałam taki awans na rolę Guest Services Agent i to jest rola taka na zapleczu hotelu. To jest osoba, której się raczej nie widzi. Ta praca polega na odbieraniu telefonów od gości z zewnątrz i od gości w hotelu, ogarnianie wszystkich możliwych rzeczy, przygotowywanie wszystkiego jakby formalnie na przyjazd gości. To jest takie bycie oczami, uszami i mózgiem całego hotelu. Siedzi się w pokoju, gdzie są kamery, trzeba lokalizować różne osoby, wysyłać im różne zadania, czyli na przykład gość zamówi sobie, nie wiem, dodatkowy szlafrok, to moim zadaniem jest wysłanie tego zadania do housekeepingu i oni muszą ten szlafrok zanieść. Tłumaczenie gościom, jak działa na przykład wanna albo korek w wannie. To generalnie bardzo fajna, bardzo ciekawa praca. Kto przyjeżdża do takiego hotelu? No generalnie noc w takim pięciogwiazdkowym hotelu w Melbourne, no to jest około 400 dolarów za noc, więc przyjeżdżają osoby, które na to po prostu stać. Nasz hotel był również taką główną bazą noclegową dla pracowników bardzo dużych korporacji. No i większość tych ludzi, wiecie, myślą, że złapali Pana Boga za nogi i byli strasznymi. Ale nie wszyscy. Bardzo dużo Chińczyków zatrzymywało się w naszym hotelu, ponieważ do pewnego momentu właścicielem hotelu był Chińczyk, więc sprowadzał całkiem sporo Chińczyków. Jeżeli chodzi o celebrytów, to celebrytów niewielu spotkałam, z niewieloma miałam do czynienia. Spotkałam Keshę, która była pod fałszywym nazwiskiem, ale była super miła. Był Gok Wan. To taki, co tam prowadził, jak dobrze wyglądać nago, i on po prostu podchodzi i mówi do wszystkich dziewczyn: "You look so gorgeous!" A wszystkie miałyśmy takie ohydne mundurki. I kto jeszcze? Zespół 1972 chyba? No, oni też byli mili. Ale w Melbourne celebryci zatrzymują się głównie w dwóch hotelach, to jest Park Hyatt i to jest Crown. I oni wybierają je głównie z tego względu, no, że są bardzo luksusowe, to po pierwsze, a po drugie te dwa hotele oferują kilka możliwości wyjścia będąc niezauważonym, mają kilka opcji wyjścia z podziemnego parkingu, no i generalnie można po prostu z tego hotelu wyjść i wyjść niepostrzeżenie, no co jest dla celebrytów po prostu ważne. Jeżeli właśnie chodzi o gości, to osoby, które są niesamowicie bogate, właśnie jacyś celebryci, oni zawsze byli turbo mili, zawsze zostawiali napiwki, nigdy nie byli niegrzeczni. A jeżeli chodzi o takich gości, którzy się dorobili, to oni naprawdę, to była najgorsza kategoria gości, jaką sobie można wyobrazić. Byli wiecznie ze wszystkiego niezadowoleni, kłócili się o każde 50 centów, traktowali wszystkich z góry. Mistrzami tego byli niestety Amerykanie. Amerykanie, którzy zawsze wszystkich pracowników traktowali z góry. Zdarzały się rasistowskie komentarze w stosunku do pracowników i to nie tylko szeregowych pracowników, również menadżerów, więc no my swoje
oboje wysłuchaliśmy. Jeżeli chodzi o gości z Chin, no to na ten temat ja bym mogła zrobić spokojnie osobny filmik, ale generalnie Chińczycy, którzy przyjeżdżają do Australii jako turyści, praktycznie w ogóle nie mówią po angielsku, ale mają za to bardzo dużo pieniędzy, bo wiecie, wysiedlili ich, żeby zbudować fabrykę majtek, albo nie wiem, są właścicielami fabryki majtek, więc po angielsku nie muszą mówić. I praktycznie zawsze Chińczycy próbują do Was mówić po chińsku, nawet jak widzieli moją twarz stojąc z moją koleżanką blondynką i z moim kolegą również blondynem, to oni stali i wydzierali się do nas po chińsku. Chińczycy przyjeżdżają również do Australii na zakupy. Jako że mają dużo pieniędzy, to zawsze celują w luksusowe butiki. Nasz hotel znajdował się niedaleko Collins Street, czyli takiej właśnie najbardziej luksusowej ulicy, więc bardzo często zdarzało się, że Chińczycy wwozili takimi, wiecie, tymi wózkami portierskimi, nie wiem. Oni wwozili na przykład zakupy z Louis Vuitton warte 100 tysięcy dolarów. Również Chińczycy często wykupowali formułę dla dzieci, mleko, witaminy, Popo Cream, i oni walizami wywozili to z Australii, więc no takie ciekawostki. Czy zdarzają się nadzy ludzie, którzy wyszli z pokoju? Tak, ponieważ no większość pokoi hotelowych działa tak, że jak się z nich wyjdzie, to drzwi się zatrzaskują i nie da się tam z powrotem wejść bez klucza. I takie sytuacje się zdarzają, my to na kamerach widzieliśmy naprawdę setki razy, kiedy jakiś nagi facet wyszedł z pokoju, no i po prostu drzwi się za nim zatrzasnęły. Ktoś zadał pytanie, czy konsjerż w hotelu może załatwić narkotyki czy prostytutki. Nie, ponieważ jest to nielegalne. Praca konsjerża, przynajmniej w Melbourne, w Australii, generalnie polega głównie na parkowaniu samochodów, na sypaniu płatków róż i na bukowaniu restauracji. Może inaczej to wygląda właśnie w Nowym Jorku czy w Londynie, ale tutaj raczej takich rzeczy się nie robi. Ale w hotelach są narkotyki, naprawdę w hotelach praktycznie nic się przed nikim nie ukryje. Zdarzało się, że znajdowaliśmy w sejfach hotelowych, znajdowaliśmy narkotyki, strzykawki. Zdarzało się też, że goście ukrywali narkotyki w panelach sufitowych w łazience. Za każdym takim razem, no to musi być udokumentowane, musi zostać wezwana policja, muszą być personalia ujawnione. Nawet jeżeli ktoś jakby nie wiemy oficjalnie, że ma narkotyki w pokoju, to i tak łatwo się jest domyślić, bo ci ludzie naprawdę zachowują się w większości podejrzanie, więc mieliśmy kilku bossów narkotykowych, którzy zostawali w hotelu. Mieliśmy również kolesia, który ukrywał się przed australijską mafią, którego można było wygooglować, gdzie zeznawał właśnie w mafijnym procesie i też zostawał w hotelu pod fałszywym nazwiskiem. No naprawdę w hotelu bardzo ciekawe rzeczy się odwalały. Moja ulubiona historia jest taka, że mieliśmy jednego stałego gościa, który zawsze przyjeżdżał, tylko że miał kochankę, raz przyjeżdżał z żoną, raz przyjeżdżał z kochanką. Na 50. pobyt dostawało się u nas szlafrok, no i nie mogliśmy tego szlafroka wręczyć temu panu na 50. pobyt, ponieważ przyjechał akurat z żoną i żona nie wiedziała o połowie jego pobytu w tym hotelu. Co jest jeszcze śmieszniejsze, ten koleś jest agentem nieruchomości teraz w Canberrze i cały czas widzę jego plakaty pod swoim domem, że chce komuś coś wynająć, więc to naprawdę ja jak zobaczyłam to w Canberrze, to myślałam, że umrę ze śmiechu. Jeżeli chodzi o śmierci w hotelu, to w moim hotelu nigdy to się nie zdarzyło, to znaczy ten hotel był dopiero otwarty w 2014 roku i dotąd jeszcze nikt tam nie umarł, ale śmierci w hotelach się zdarzają. Najczęściej w Melbourne to jest Hotel Crown, czyli ten najbardziej prestiżowy, luksusowy hotel. On jest również połączony z kasynem, więc no zdarza się, że ktoś przegrał oszczędności swojego życia albo jakieś duże pieniądze i postanawia zakończyć swoje życie. W Crown jest w ogóle specjalna kostnica na takie wypadki. W Crown również zdarzyło się, że jakiś szejk arabski dał swojemu butlerowi jako napiwek, kupił mu dom, kupowali samochody jako napiwki. Crown ma w ogóle swoją flotę samolotów, które wysyła po bogatych Chińczyków do Chin, bo tam hazard jest tak
średnio legalny, więc oni po prostu przywożą sobie high-rollerów z Chin, przywożą ich na lotnisko, z lotniska odbierają ich helikopterami i przywożą ich do kasyna, więc no takie historie również są, no ja w tym hotelu nie pracowałam. Jeżeli chodzi o dziwne rzeczy, które ludzie zostawiają w hotelu, to zostawiają absolutnie wszystko, od skarpetek, adapterów do kontaktu, po męskie masturbatory. Ze zgubionymi rzeczami jest w hotelu taka zasada, że jeżeli nikt się po nie nie zgłosi w ciągu 3 miesięcy, to one muszą zostać zutylizowane. Jednak zanim one zostaną wyrzucone, to pracownicy hotelu mogą je sobie wziąć, więc sporo osób bierze sobie, nie wiem, markowe ciuchy, markowe perfumy. Tego naprawdę całkiem sporo zostaje, więc no, pracownicy hotelu mogą się nawet na takich rzeczach obłowić. W ogóle jeszcze a propos, kiedyś miałam taką sytuację, że zadzwoniła kobieta do hotelu no i mówi, no czy tutaj w pokoju 610 nie został przypadkiem sweter jej męża. No i ja sprawdziłam w tym miejscu, gdzie zapisywaliśmy wszystkie pozostawione rzeczy, no i mówię, że no nie, nie znaleźliśmy tam swetra, ale znaleźliśmy stanik i czy by chciała, żebyśmy jej go wysłali. No, a pani powiedziała, że ciekawa sprawa, ponieważ ona z mężem w tym hotelu wcale nie zostawała, także upsi. Hotelowe jedzenie. Ja naprawdę nie wiem, skąd się wzięła fama, że w hotelach jest dobre i luksusowe jedzenie. W większości, nie, we wszystkich hotelach 5-gwiazdkowych w Melbourne, w których byłam, to jedzenie nie jest smaczne. Ja generalnie unikam jedzenia hotelowego. Tym bardziej unikam zamawiania room service'u, ponieważ te dania są zawsze 2 razy droższe niż w restauracji. Czyli na przykład burger, który w restauracji kosztował $25, żeby zamówić go sobie do pokoju, kosztował $39 plus $8 za tray charge, czyli za po prostu za dostawę. Ale ludziom się nie chciało chodzić, więc na to zwróćcie uwagę, jak chcecie zaoszczędzić pieniądze w hotelu. Poza tym nigdy nie zamawiajcie jedzenia do pokoju w nocy. W większości, podkreślam, w większości, nie we wszystkich hotelach w Melbourne w nocy jest okrojony staw, nie ma szefa kuchni i to jedzenie jest przygotowane przez konsjerzy, przez porterów. Czyli na przykład ja gotowałam jedzenie w nocy i to wszystko to jest jedzenie, które jest wcześniej przygotowane i jest po prostu odgrzane, bierze się to z lodówki i naprawdę burger za $39, którego przygotowałam ja o 3 w nocy z mrożonym mięsa, nie polecam. Sporo osób pytało, czy są jakieś triki, haki zostawania w hotelu, no, czyli na przykład ten, nie zamawiajcie nigdy room service'u. Poza tym zostając w hotelu zawsze opłaca się mieć jakąś specjalną okazję i trzeba o tym powiedzieć obsłudze hotelowej, zanim się przyjedzie, bo wtedy dostaje się gifty od hotelu, często to są jakieś ciasta, torty, szampany, takie rzeczy i nawet nie wiem, jeżeli przyjeżdżacie w czerwcu, a wasze urodziny macie w grudniu, to możecie powiedzieć, że świętujecie swoje urodziny i dostaliście tę wycieczkę właśnie w grudniu. Tego absolutnie nikt nie sprawdza, a zawsze wiecie, jakieś fanty można dostać upgrade, więc ja sama to stosuję. Jeżeli chodzi o bonusy dla pracowników hotelu, no to my mieliśmy ogromne zniżki w całej sieci hoteli na świecie, to znaczy wcześniej jak ten hotel należał jeszcze do innej sieci, to te zniżki były dużo większe i było ich dużo więcej. Potem jak się połączyła z drugą korporacją, no to tych zniżek było trochę mniej, ale mimo wszystko były. Poza tym są zniżki dla przyjaciół i rodziny. No i to już chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że wam się ten filmik podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, wciśnijcie przycisk subskrypcji oraz włączcie dzwoneczek. Zapraszam także na mój Instagram, ponieważ tam postuję praktycznie codziennie. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!